Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu, a w studiu gość miły, pan minister Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu. Panie ministrze, przekop Mierzei Wiślanej, chciałaby się powiedzieć, rośnie jak na drożdżach, ale przygotowując się do tego programu, dowiedziałem się, że fal ochrony się pogrąża, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że się pogrąża jak na drożdżach, ale jak po postępy prac? Postępy są imponujące, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Konsorcjum firm BESIX oraz NDI na bieżąco nas informują, przedstawiają dziennik budowy inwestorowi, czyli Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Również pani wiceminister Anna Moskwa dwa tygodnie temu była na miejscu budowy razem z dyrektorem Urzędu Morskiego, sprawdzała osobiście postęp prac. Ja z panem ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz panem prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim byliśmy w czerwcu na miejscu budowy. Zapoznawaliśmy się na bieżąco z informacjami od kierownika budowy. To, że się pogrążają się falochrony, to rzeczywiście taka nomenklatura inżynieryjna, ale to są świetni fachowcy, którzy rzeczywiście te ścianki szczelne, które od strony zarówno północnej, jak i południowej, od strony zalewu Wiślanego są cały czas robione, one już są wbite i teraz w torze wodnym, w osi toru wodnego, który będzie przez kanał, przez Mierzeję przechodził, już następuje wydobycie urobku, ziemi, piachu. Powstaje bosmanat. Budynek taki, gdzie będzie administracja. Budynek, gdzie będzie tam cała dyspozytornia, można powiedzieć, i będzie sterowanie całym ruchem, będą dwa mosty zwodzone, śluza, komora. A dlaczego dwa? Bo zdaje się, że tam było sporo protestów, że na przykład Krynica, czyli te wszystkie miejscowości, które są za miejscem przekopania tej Mierzei, że będą odcięte od lądu. To jest dobry moment, dobre pytanie, żeby po prostu rozprawić się raz na zawsze z tymi fake newsami, z oczywistymi bzdurami oraz przekłamaniami, które podnoszą przeciwnicy tej inwestycji, że koronny argument był taki, że jak będzie rodzić jakaś pani z Krynicy Morskiej, to do Nowego Dworu Gdańskiego nie dojedzie, ponieważ w tym czasie będzie statek przepływał. Ja bym sobie życzył, żeby rzeczywiście jak najwięcej się dzieci na Mierzei rodziło, ale przede wszystkim, żeby tyle statków tam pływało, że będzie taki duży ruch. Ale mówiąc poważnie, to rzeczywiście będą dwa mosty zwodzone, żeby cały czas ruch będzie na drodze wojewódzkiej biegnącej z kątów rybackich, z Krynicy Morskiej w stronę Sztutowa i Nowego Dworu Gdańskiego był niezakłócony. To po pierwsze, a po drugie też kolejny... Widzimy plac budowy. Kolejny fake news, który bardzo często jest podnoszony, to jest zanurzenie samego kanału. No właśnie, bo mówią przecież, że tam tylko jakieś jachty, motorówki będą mogły pływać, że to w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia gospodarczego. Nie wiem, co mają do jachtów i motorówek. Bardzo bym się cieszył, kiedy by powstawały mariny, powstaną mariny i powstanie zaplecze turystyczne na całym Zalewie Wiślanym. Pamiętajmy, szanowni państwo, że to nie jest tylko Elbląg czy Krynica Morska. To jest również Tolkmicko, Frombork, Sztutowo. Więc to jest bardzo dużo mniejszych portów, które będą beneficjentami tego kanału przez Mierzeję Wiślaną. Ale zanurzenie... tylko w turystycznym takim nie, znaczeniu? Absolutnie nie. Bo zanurzenie 4,5-5 metrów, to jakie statki mogą tam pływać? 4,5 metra będą mogły wchodzić statki o takim zanurzeniu. To są w najbardziej takiej radykalnej wersji, najbardziej optymistycznej, no to będą statki, które spokojnie mogłyby między 10 a 15 tysięcy ton ładowności mieć, więc to są takie małe kontenerowce, które
bardzo ich dużo pływa po Bałtyku. To są tak zwane statki fiderowe, dowożące kontenery, materiały sypkie, węgiel. Czyli te największe statki są rozładowywane w takich wielkich portach jak na przykład DCT w Gdańsku. Gdańsk czy Szczecin, Gdynia. Ale już dystrybucja tych towarów odbywa się mniejszymi statkami. Odbywa się mniejszymi statkami, których Bałtyk widzi codziennie kilkanaście. Można wejść na Marine Traffic albo na inne Vessel Finder, portale ogólnodostępne, gdzie można zobaczyć, jakie statki pływają po Bałtyku. One są właśnie te dowożące, fiderowe, nie tylko do Gdańska czy Gdyni, dla których tych portów Elbląg nigdy nie będzie konkurencją taką z prawdziwego zdarzenia. Może kiedyś będzie, ale na chwilę obecną przewidujemy dla portów Elblągu i dla tego szlaku żeglugowego mniejszą rolę właśnie takiego portu zastępczego, dowożącego, taniego. Przypominam tylko, że Gdańsk i Gdynia to są porty duże, które są już zapchane, zatkane, one są dosyć drogie, Gdynia znajduje się w centrum miasta de facto, więc tam przepustowość już jest coraz mniejsza, więc Elbląg będzie, i to sami mówią prezesi spółek trójmiejskich, nie tylko portowych, ale też firm budowlanych, że oni oczekują i będą wykorzystywać port Elblągu. Jakie są szacunki, jeśli chodzi o ożywienie kompletnie martwego portu w Elblągu, no martwego, bo nie można tam wpłynąć. No i od razu drugie pytanie zadam. Co z tego będziemy my mieć? Na przykład ja, warszawiak, bardzo się cieszę, że Elbląg się ożywi, ale co reszta Polski będzie z tego miała? Gospodarka morska tak naprawdę to jest gałąź strategiczna gospodarki całego kraju, gdzie takie wymierne, konkretne liczby wpływają. Dość powiedzieć, że 42 miliardy złotych do budżetu państwa. 42 miliardy złotych do budżetu państwa z obrotów w czterech największych naszych portach, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia, trafiło w 2019 roku. No więc miejsca pracy, ożywienie portu, budowa specjalistycznych jednostek. Dość przypomnieć, że do końca wojny pracowała stocznia Schichau w Elblągu. Po wojnie również zamek Elbląski, zakłady mechaniczne, czy browar w Elblągu cały czas funkcjonowały i one funkcjonowały w oparciu o ten port i swobodną żeglugę. Ona wtedy przez specyficzne relacje z ZSRR ówczesnym były inne niż teraz. Federacja Rosyjska dzisiaj nie jest skłonna do przyznania Polsce swobodnej żeglugi na zalewie Wiślanej. Dlaczego? To taka złośliwość po prostu, żeby zakorkować możliwości rozwojowe portów w Zatoce? Tak. Po prostu, jeśli można uprzykrzyć życie sąsiadom i nie dopuścić do rozwoju konkurencyjnego na przykład dla Bałtyjska czy Kaliningradu portów, no to się to robi. A my jesteśmy od tego politykami polskimi odpowiedzialnymi, suwerennego kraju, aby tą sytuację przeciąć raz na zawsze, z całym szacunkiem dla naszych sąsiadów z północnego wschodu, z Kaliningradu. Niech oni się rozwijają, ale też niech pozwolą się rozwijać naszemu portowi. Ale jest pan również wiceministrem żeglugi śródlądowej. Kiedyś Elbląg był tak zaprojektowany, żeby był również portem, który przyjmował towary z głębi lądu. Czy ten szlak wodny da się dzisiaj odtworzyć i czy w ogóle jest sens? Tak, oczywiście. Wisła Królewiecka, Szkarpawa, Nogat są na tyle przygotowane. Ostatnio tam pływałem zresztą służbowo, że one są gotowe przyjąć od strony kraju, od strony lądu całkiem duże jednostki, nie tylko rekreacyjne, nie tylko jachty, ale też mniejsze barki. Na razie, na chwilę obecną mamy tylko
żeglowną Odrę na odcinku od Gliwic, na kanale Gliwickim do Malczyc za Wrocławiem, no i od Kostrzynia do Szczecina. Mamy Odrę swobodnie płynącą, która w czasach suszy, braku opadów, ona jest całkowicie nieprzystosowana. Robimy wszystko, budujemy stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie. Dokończyliśmy stopień wodny w Malczycach i nasi sąsiedzi zachodni, Niemcy, bardzo, bardzo wykorzystują port w Szczecinie do transportu na przykład węgla barkami Otelogistik czy innych armatorów polskich, ale też niemieckich. Także tam ruch od Szczecina do Berlina jest bardzo duży i nie widzę żadnego powodu, dla którego w Elblągu też nie miałaby taka żegluga funkcjonować. Jeszcze przypomnę, bo pan powiedział, że Elbląg był przystosowany w dobach, w czasie wojen celnych z Niemcami, kiedy Gdańsk był wolnym miastem, czyli albo wcześniej był miastem niemieckim, jeszcze nie było Gdyni, to właśnie Elbląg pełnił funkcję okna na świat dla naszych płodów rolnych, zboża i wszystkiego, czym ówczesne państwo polskie handlowało, więc gigantyczne doświadczenia w Elblągu są i zrobimy wszystko, aby wrócić do tych. To jeszcze krótko na koniec wątek sensacyjny związany z bursztynem odkrytym rzekomo, podobno w czasie przekopu. Oj, to też jest kolejny mit. Rzeczywiście cały czas trafiają ekipy budowlane na kawałki bursztynu, ale pragnę wszystkich uspokoić. Jego nie jest tak dużo jak różni mitomani wieszczą co chwila. Na przemysłową skalę wydobycie tego surowca, tego bursztynu jest nieopłacalne, więc oczywiście zachęcam do spacerów po pięknych plażach Mierzei Wiślanej. Może państwo znajdziecie kawałki bursztynu, ale naprawdę proszę nie wierzyć w te informacje, że tam jest jakieś niebotyczne ilości. I ostatnia rzecz, panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że w dobie rozwijania morskiej energetyki wiatrowej również Elbląg mógłby pełnić takiego portu też eksploatacyjnego. Wiadomo, że Gdynia będzie dedykowana w pierwszej kolejności tego typu inwestycjom, ale to będzie kilkaset milionów złotych do zagospodarowania i wielkie firmy energetyczne zachodnie wiszą u nas u klamki, aby rozpocząć budowę i inwestycje, i Elbląg jest idealnym miejscem do tego typu inwestycji. Minister Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Państwa zapraszam na serwis informacyjny. Zapraszam na serwis informacyjny.